Od dłuższego czasu, a dokładnie od 20 grudnia, głośnym tematem stał się zamiar i próba likwidacji sześciu wobrzyskich szkół. Kontrowersje na ten temat jednak stale narastają. Nie zgadzają się fakty przedstawiane przez władze miasta z tymi, które wykazują poszczególne komitety obrony szkół. Komitety swoje informacje otrzymują z oficjalnych źródeł, m.in. Głównego Urzędu Statystycznego. Z kolei zespół powołany przez Romana Szajomeja nie przedstawia źródeł swoich informacji, mimo wielokrotnych próśb, aby oficjalnie zostały podane takie dane. Kolejnym argumentem i nasuwającymi się pytaniami w Obrzyszan jest fakt wytypowania konkretnie tych placówek szkolnych, które są w większości przypadków po generalnych remontach, tak jak przykład zespół szkolno-przedszkolny nr 1, gdzie zaledwie rok temu wydano na termomodernizację. Organizację tej szkoły z budżetu gminy ponad milion złotych. Ocieplone mury, świeże tynki i wymalowane oraz dobrze urządzone klasy nie współmiernie korespondują z innymi wobrzyskimi szkołami. Na przykład szkołą podstawową nr 21 w dzielnicy Podzamcze, która nie dość, że nie jest wypełniona uczniami, to stwarza realne zagrożenie zdrowia i życia. Na każdym kroku można napotkać taśmy zakazujące wstępu czy tabliczki ostrzegające przed niebezpieczeństwem. Nieciekawie również wyglądają szkolne mury, gdzie pęknięcia widać już z daleka, nie mówiąc już o bardzo wielu powybijanych szybach. W wielu przypadkach zakrytych jedynie kawałkami płyt piśniowych lub wyciągniętych ze starych mebli. W takich właśnie warunkach muszą uczyć się dzieci z dzielnicy Podzamcze. To jednak jak widać nikomu nie przeszkadza, ponieważ na żadnej z wielu konferencji prasowych na temat oświaty w nie padły słowa mówiące o złym stanie infrastrukturalnym innych obiektów. Jedynie stwierdzenia, że władze miasta robią restrykcyjne ruchy z likwidacją szkół właśnie dla dobra dzieci. Pozostawiamy więc w ocenie widzów, czy szkoły przeznaczone do likwidacji są niewarte utrzymania ich przez miasto Wałbrzych.